Widzimy, że na tablicy znajduje się okrąg i spróbujmy wykonać kilka takich czynności, które dokładnie wiemy, co będą oznaczały. Najpierw narysujmy sobie średnicę. Przypomnijmy, że średnica to jest odcinek, który łączy dwa dowolne punkty z okręgu i przechodzi przez środek tego okręgu. Czyli mamy średnicę. Zapiszemy to sobie tutaj. To jest średnica, bo to będzie tutaj ważne w tym, co będziemy chcieli pokazać. Średnica. I teraz stwórzmy sobie trójkąt w taki sposób, że to będzie jeden bok tego trójkąta, taki, że kąt naprzeciwko tego boku będzie kątem, którego wierzchołek znajduje się gdzieś tutaj na okręgu, czyli niech wierzchołek będzie tutaj. Chcemy stworzyć sobie trójkąt, więc dorobimy jeszcze tutaj dwa boki. To będzie pierwszy bok. To będzie drugi bok. I teraz będziemy chcieli pokazać, że ten trójkąt, który tutaj narysowaliśmy właśnie w taki sposób, że jeden bok jest średnicą, a wierzchołek tego trójkąta tutaj, który leży naprzeciwko, wierzchołek kąta, który leży naprzeciwko właśnie tego boku, który jest średnicą, to ten trójkąt będzie prostokątny. I zapiszemy sobie to. To będzie trójkąt. Pokażemy sobie, że to jest trójkąt prostokątny. Prostokątny. Skoro to jest trójkąt prostokątny, to gdzieś musi być kąt prosty, czyli kąt 90 stopni i ten kąt będzie znajdował się właśnie tutaj. Ale nie będziemy sobie tego oznaczali, ponieważ to popsuje nam całą frajdę z pokazywania tego. Jak do tego dojść, że to jest trójkąt prostokątny? Zaznaczymy sobie najpierw środek tego okręgu, to będzie gdzieś tutaj, i połączymy sobie ten wierzchołek ze środkiem w taki sposób. I teraz co możemy zaobserwować? Widzimy, że to jest promień, ponieważ promień to jest odcinek łączący środek z dowolnym punktem z okręgu, czyli to jest promień oraz to jest promień. Widzimy również, że to jest kąt wpisany i nazwiemy sobie ten kąt jako teta. I widzimy, że ten kąt wpisany jest oparty na tym łuku. O, zaznaczymy sobie, bo to jest bardzo ważne. I możemy jeszcze zaobserwować, że mamy tutaj drugi kąt. Ten kąt jest kątem środkowym. I poznaliśmy kilka lekcji temu związek pomiędzy kątem wpisanym, czyli tym teta, a kątem środkowym. Te kąty muszą być oparte na tym samym łuku i widzimy, że tutaj to zachodzi, więc kąt środkowy jest dwa razy większy od kąta wpisanego. Skoro kąt wpisany jest teta, to tutaj będziemy mieli dwa teta. I jak teraz przejść do dalszej części dowodu? Skupmy się na tym trójkącie tutaj, na tym RR oraz 2 teta. Spróbujmy go obrócić i narysować sobie tutaj. To zielone to będzie jedna podstawa, a tutaj będziemy mieli jedno ramię i drugie ramię. Może spróbuję jeszcze raz to narysować, żeby było ładniej. O. I teraz widzimy, że tutaj mamy 2 teta, to jest R oraz to jest R. I możemy zaobserwować, że to jest trójkąt równoramienny, ponieważ mamy dwa ramiona takiej samej długości, a w takim trójkącie ten kąt jest taki sam, może zmienię kolor, ten kąt tutaj przy podstawie, która nie jest wspólna tutaj z tymi dwoma ramionami, ten kąt jest taki sam jak ten kąt. I spróbujmy to przenieść tutaj na nasz trójkąt, czyli widzimy, że ten kąt będzie taki sam jak ten kąt. I nazwiemy te kąty w jakiś sposób, może x, tutaj jest x, więc tutaj też będziemy mieli x. I teraz dalej rozpatrując ten trójkąt, może sobie oznaczymy jeszcze tutaj, o te nazwy, dochodzimy do takiego wniosku, że wiemy przecież, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, czyli zapiszemy to sobie, x dodać 2 teta równa się 180 stopni. X dodać x to jest 2x, więc sobie to tutaj uprościmy, 2x plus 2 teta równa się 180 stopni. I teraz
Przerzucimy sobie dwa teta na prawą stronę, to będziemy mieli 2x równa się 180 stopni odjąć 2 teta i dzieląc obustronnie to równanie otrzymamy, że x równa się 90 stopni minus teta. I teraz chcielibyśmy pokazać, że ten kąt, który jest tutaj, ma 90 stopni, ale na razie rozpatrywaliśmy ten trójkąt. To chcielibyśmy przenieść się teraz do drugiego trójkąta i widzimy, że tutaj jest R, to jest jeden bok tego trójkąta, ale tutaj również mamy R. Tutaj również znajduje się promień. Czyli widzimy, że z tego samego powodu, co tutaj, te kąty, które nie są wspólne dla tych dwóch ramion, są takie same. Czyli tutaj również będziemy mieli teta. Ale teraz popatrzmy. Widzimy, że tutaj mamy teta oraz tutaj mamy x. I chcemy pokazać, że teta dodać x to 90 stopni, tak? Czyli popatrzmy, zobaczymy, co otrzymamy. Mamy teta dodać x. X. Wiemy, że x to jest 90 stopni minus teta, czyli podstawimy sobie za x dokładnie to, co mamy tutaj, czyli mamy teta dodać 90 stopni minus teta. I widzimy, że teta minus teta nam się zredukują i otrzymujemy to, co chcieliśmy pokazać, czyli teta plus x daje nam razem cały ten kąt tutaj, który jest naprzeciwko naszej średnicy i ten kąt wynosi 90 stopni, czyli możemy sobie narysować tutaj to w ten sposób, bo tak oznaczamy kąt prosty i to mówi nasze twierdzenie, że jeśli tutaj średnica jest jednym bokiem i wrzucimy sobie jeden wierzchołek tutaj na okrąg, czyli na przykład tutaj mam jakiś wierzchołek i stworzymy sobie taki właśnie trójkąt, czyli połączymy to w ten sposób, to ten trójkąt będzie trójkątem prostokątnym i tu będzie nasz kąt prosty. Możemy sobie jeszcze wrzucić tutaj jakiś wierzchołek, połączymy sobie to w taki sposób, że otrzymamy dwa trójkąty i ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym. Czyli jeden bok musi być średnicą i musimy dorysować jeszcze jeden punkt, który znajduje się tutaj na okręgu. Stworzymy sobie w taki sposób trójkąt i ten trójkąt będzie trójkątem prostokątnym, a kąt prosty to jest kąt, który znajduje się naprzeciwko średnicy.